Hello, hello. I'm watching the badminton match, so maybe you will listen something from it. Okay, guys. First, some information. Słuchajcie, zbliża się wielkimi krokami wystawianie ocen proponowanych. Wiele klas pyta mnie, wielu uczniów, co zrobić, żeby mieć lepsze oceny. Słuchajcie, przede wszystkim zaliczamy wszystko na bieżąco. Na drugim miejscu, no u was akurat jest super sytuacja w klasie, bo nikt nie ma żadnych zaległości. Na drugim miejscu, te wszystkie zadania, które mówię, że są na plusa lub na ocenę, proszę róbcie je, one na pewno wam podniosą wasze oceny. Oczywiście może być ciężko, jeżeli ktoś ma na przykład średnią 4,3, a chciałby piątkę, ale próbować zawsze warto. Tak więc wszystkie zadania na plusy i na oceny róbcie jak tylko się da. Z szóstego działu będzie bardzo krótkie zaliczenie, ale to dopiero tak jakoś na początku czerwca, bo oceny właściwe, chyba że nie zdążymy, to wtedy zrobię wcześniej, bo oceny trzeba wystawiać, słuchajcie, jakoś tak długo w tym roku szkolnym. Oceny szósta klasa. Planuję wystawić 17 czerwca najpóźniej dla was, więc macie jeszcze prawie miesiąc. Tak więc działajcie, można mi wysłać też zaległe zadania jeszcze, te, które były wcześniej na plusy i na szóstki, więc starajcie się jak możecie. So today, please open your book on page 76. We will do train your brain, lesson objective revision of lessons 1 to 4, czyli powtórzenie wiadomości, które będzie związane z lekcjami od 1 do 4, które pojawiły się właśnie w unicie 6. Keep your brain working with our puzzles, czyli spraw, żeby twój mózg pracował za pomocą naszych właśnie puzzles, czyli tych zagadek. Ok. And we have got exercise number 1, 2, 3, 4, 5 plus eco alert. So there are 6 different exercises on this page. And maybe next we can do even together today unit 6, lesson 6 about an injury. No więc słuchajcie, no niestety cały czas mamy te jakieś zranienia i tak dalej, no ale myślę, że dojdziemy też do tematu z komputerami, to będzie coś przyjemniejszego. So, exercise number 1 on page 76. Read and guess the name of each boy. Write the answers in your notebook. At the health center yesterday. So, we have got A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Ralph had a cold. So, who is Ralph? A, B, C, D, E, or F? What do you think? Cold is when you sneeze, czyli kichanie. So it has to be A, Ralph. He hurt his head at the picnic. Mikey bruised his leg. He had a cold too. So, bruised his leg, posiniaczyć. Sine najczęściej jest, it is the color purple, so it is F. So, F is Mikey. Okay. Luke and Noah had cuffs. Noah didn't scratch his knee. So, Noah is B. Bo ma kaszel, ale się nie skaleczył. A Luke będzie I, bo ma kaszel i się skaleczył. A ja też właśnie jestem. Thank you. Okay. George had a cold. He didn't hurt his head. So, George is C. Jim hurt his head. He didn't have a cold, but he scratched his knee. So it has to be D because this is our only option. I will have to check if it records correctly all day. Okay. Oh, this is my match. Badminton women's doubles gold match, Rio 2016 replays. I think it is silent. It is quiet. Chyba ciche jest, nie? Nie wiem, czy słyszycie. Okay. So, exercise number 2. In your notebook, write Emma's accident from each month.
Czyli ona w każdym miesiącu miała jakiś wypadek, taka trochę ciamajda jak ja. I mamy napisać, co ona kiedy, co jej się przytrafiło. Emma had 6 accidents in 6 months. From January to June. She burned her hand in March. She bruised her head before she burned her hand. She twisted her ankle before she bruised her head. She cut her finger after she broke her leg. She broke her arm before she broke her leg. Uwaga, complicated. Czyli Emma miała 6 wypadków w ciągu 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Uwaga, she burned her hand in March. Czyli January, February, March. She burned her hand in March. Ok, to mamy. She bruised her head before she burned her hand. Czyli bruise her head zanim się oparzyła, więc przed March jest February. So she bruised her head in February. Ok. She twisted her ankle before she bruised her head. Czyli przed tym znowu. No to she twisted her ankle in January. Ok. She cut her finger after she broke her leg. Czyli she cut... O, czekajcie, bo to jest teraz skomplikowane. She twisted her ankle before she bruised. She cut her finger after she broke her leg. Ok, so she... A później jest she broke her arm before she broke her leg. Czyli najpierw złamała rękę, później złamała nogę, później przycięła się w palec. Czyli she broke her arm in April. She broke her leg in May. And she cut her finger in June. No to jest naprawdę trochę skomplikowana ta zagadka, ale udało mi się ją jakoś rozgryźć. Tu mi się coś wiesza, a nieważne. Ok, i teraz słuchajcie. Te czasowniki, które znajdują się po osobie, twisted, bruised, burned, broke, cut, to jest czas przeszły oczywiście, dlatego one w niektórych przypadkach mają inne formy niż się dotychczas uczyliśmy. Make sentences using past simple in your notebook. Draw the missing jigsaw piece for each sentence. Czyli będziemy musieli jeszcze narysować brakujący puzzle. No to może być u mnie ciężkie, ale wy możecie spróbować. I teraz uwaga. Musimy zamienić ten bezokolicznik, tę formę podstawową na przeszłą, czyli have, not, twist i break. I jedziemy. Henry. I jeżeli nie pamiętacie jeszcze, jak jest druga forma break, to strona 122. Henry. Aha, nie, dobra, break będzie na końcu. To have też jest na stronie 122. Henry had a headache yesterday. Co oznacza, że trzeba dorysować puzzle ze słówkiem had. Ja wam zaznaczę to zawsze na czerwono, a wy możecie tam dorysować, jeżeli macie miejsce. Kara. I teraz uwaga. Uczyliśmy się, że jak jest przeczenie, to w czasie przeszłym jest didn't i zwykła forma. Czyli didn't twist her ankle. I didn't twist trzeba dorysować w formie puzzla. Ok. 3. Kara broke her arm a week ago. Czyli tydzień temu złamała rękę. So broke is in the puzzle. Czyli te musicie teraz broke dorysować.
Słuchajcie, to naprawdę nie jest trudne, jeżeli będziecie się uczyć tych czasowników nieregularnych. To jest naprawdę kluczowe w czasie past simple. To będzie też kluczowe w innych rzeczach, które głównie Was spotkają w liceum, technikum, więc naprawdę warto już teraz się ich nauczyć i mieć po prostu z głowy. Okay, so exercise number 4. In your notebook, write 4 questions, then write the answers. Cztery pytania i odpowiedzi. Why is it like this? Okay, so 76, 4. Uwaga. Mamy tutaj mnóstwo opcji, bo wszystko ze wszystkim się przecina, więc uwaga, musi to być dotyczące chyba tego, co po lewej, czy niekoniecznie. Dobra, spróbujemy. Możecie oczywiście sami spróbować, zatrzymać teraz i zrobić zadanie. Did. Nie, numerować nie trzeba. Kara. Ja, słuchajcie, napiszę tego więcej, a wy wybierzcie sobie po prostu cztery, jakie chcecie, lub te, które sami napisaliście. Did Kara twist her ankle? No, she didn't. No bo ona tutaj... Did Kara twist her ankle? Może być taka odpowiedź. Did Kara break her arm? Yes, she did. Zauważcie, że jeżeli chodzi o tworzenie pytań, to też zawsze jest po prostu did na początku. Czyli i to ma formę czy ona złamała, czy ona zwichnęła i tak dalej. Did Henry have a headache? Yes, he did. Okay. When did Henry have a headache? Czyli teraz jest szczegółowe pytanie. Kiedy? No to musimy napisać kiedy. Na przykład yesterday, wczoraj. When did Kara break her arm? A week ago. When did Kara twist her ankle? She didn't twist her ankle. I ostatnia możliwa opcja. When did Kara break her ankle? She didn't break her ankle. Tak więc wybieracie tylko cztery pytania i ich odpowiedzi i zapisujecie w zeszycie. Oczywiście jak ktoś ma ochotę, może napisać wszystko, dlatego że to się na pewno przyda w aspekcie ćwiczenia pisowni i gramatyki. And then you have got exercise 5. Reading. Jeszcze raz przypominam, że wszystkie zadania związane z tą taką czapeczką czerwoną to są zadania typowo egzaminacyjne. Przeczytaj tekst. W zadaniu pierwszym z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zapisz odpowiedź w zeszycie. The correct order of the sentences in the email is. Czyli jaka jest poprawna kolejność zdań w e-mailu. Zastanówcie się chwilę nad tym zadaniem, spróbujcie zrobić, czy to będzie A, B czy C, tak żeby było wszystko logiczne i ułożone i powstała jakaś taka spójna całość. Spróbujcie zrobić to sami i wybrać A, B lub C. Kolejność właśnie tych słów, a ja, jak już to zrobicie, przeczytam tak, jak to powinno wyglądać dokładnie.
Okej, okay. Jeżeli nie zdążyliście, zatrzymajcie nagranie. Hi, Sam. I'm writing to tell you that I'm sorry I didn't come to your birthday party yesterday. I had an accident when I was on my way to my grandmother's house. I fell off my bike on the street. It was my fault. I crashed into the back of a car. I twisted my ankle and now it hurts like mad when I walk. So the correct answer is C. And the last exercise on this page is eco alert. Choose the best ending for the sentence. Czyli najlepsze zakończenie zdania to bicycles are good for the environment, but, dobre dla środowiska, ale cars are better, always wear a cycle helmet, wear big heavy shoes when you go cycling. What do you think is the best option for an answer? What do you think? No, ktoś ma jakiś pomysł? Czy nie ma pomysłu? Jak myślicie? So of course it is the answer B. Always wear a cycle helmet. Słuchajcie, zawsze powinniście nosić kask, dlatego że jest to dla waszego bezpieczeństwa. W wielu krajach jest to naprawdę konieczne, a nie posiadanie takiego kasku to jest od razu mandat. Uważam, że w Polsce też to powinno być wprowadzone, dlatego że to naprawdę jest bardzo ważne, żeby dbać o siebie, żeby chronić się przed różnego rodzaju wypadkami. Ok, on page 77 we have got lesson 6, an injury. Lesson objective, functions, asking questions about the past, talking about injuries, czyli zadawanie pytań dotyczących przeszłości i rozmowy o różnego rodzaju skaleczeniach, kontuzjach. Exercise number 1. Listen and read the dialogue. Work in pairs, act out the dialogue. So first let's listen the dialogue. So nice lead here. CD2. Okay. Track 45. What happened to you? I had an accident. I broke my leg. When did it happen? Last week. How did you do that? I fell over on the street. How does it feel now? It hurts a lot. Tak więc takie wypadki chodzą po ludziach. Niestety wiele osób łamie sobie różne części ciała. Ja miałem przez całe życie tylko jedno, właściwie dwa pęknięcia. Jedno żebro i któraś kość w ręku. Ale nie było to nic takiego poważnego, więc spokojnie. Udało mi się jak dotychczas dobrze funkcjonować z moimi kośćmi. So, what happened to you? Co się tobie przytrafiło? I had an accident. I broke my leg. Miałem wypadek, złamałem nogę. When did it happen? Kiedy to się stało? Last week. W zeszłym tygodniu. How did you do that? Jak to zrobiłeś? I fell over on the street. Przewróciłem się na ulicy. How does it feel now? Jak teraz się czujesz? It hurts a lot. To naprawdę boli. I słuchajcie, zadanie wasze do poćwiczenia to po prostu przeczytać sobie na przykład z mamą, tatą, babcią, kimkolwiek, spróbować ten dialog i nic nie nagrywać, nic nie odsyłać, tylko dla własnego poćwiczenia. Jestem bardzo mały, więc zajmie wam to dosłownie minutkę, nawet mniej. Więc możecie nawet spróbować teraz. Jeżeli nie macie nikogo pod ręką, spróbujcie sami.
Exercise 2. In your notebook, write the words and phrases in the two categories. I teraz uwaga. Mamy tutaj... słownictwo związane z różnego rodzaju tymi uszkodzeniami ciała. Isn't too bad, nie jest takie straszne. Yesterday, wczoraj. Is fine, jest w porządku. Doesn't hurt at all, wcale nie boli. Last Tuesday, w ostatni wtorek. Hurts a lot, bardzo boli. A week ago, tydzień temu. A few days ago, kilka dni temu. Doesn't hurt much, nie boli za bardzo. Last week, w zeszłym tygodniu. The day before yesterday, czyli przedwczoraj. I is better now, jest teraz lepiej. Musimy podzielić to na dwie części. Mamy napisać time expressions, czyli wszystkie wyrażenia czasowe osobno. I talking about injuries, czyli rozmowy dotyczące właśnie tych kontuzji. So, let's start with time expressions. OK. So, jakie wyrażenia czasowe tutaj się pojawiają? It happened yesterday. Czyli, że wydarzyło się wczoraj. OK. Last Tuesday, no bo wtorek to też jest jakiś określony czas. A week ago, bo znowu tydzień temu. A few days ago, dlatego, że kilka dni temu to jest też związane z czasem. Last week i jeszcze jest jedno, the day before yesterday. Czyli wszystko to, co mówi nam, kiedy coś się mogło wydarzyć, jest time expressions, czyli wyrażeniem czasowym. Są też tutaj słowa i wyrażenia z ramki talking about injuries. Jakie to są? It isn't too bad. Nie jest aż tak źle. It doesn't hurt at all. Czyli to wcale nie boli. It is fine. Jest wszystko w porządku. It hurts a lot. Bardzo boli. It doesn't hurt much. Nie boli za bardzo. It is better now. Teraz jest już lepiej. Better, lepiej, pamiętajcie. Good, better, the best. I uwaga, to było zadanie naprawdę proste. Dlatego, że wyrażenia czasowe związane są z jakimiś określeniami w czasie, natomiast injuries, czyli te skaleczenia i kontuzje, związane są właśnie z jakimiś czynnościami, które ich dotyczą. I teraz uwaga. Mamy zadanie trzecie i to jest dla chętnych na plusa. Żeby zrobić to zadanie, trzeba się nagrać na Vocaloo lub za pomocą Messengera. I uwaga. Work in pairs. In your notebook, write the complete dialogue, then act out the dialogue. Czyli w waszym zeszycie napiszcie pełny dialog i wtedy go odegrajcie. Czyli dialog musi wyglądać tak jak ten na tym obrazku w zadaniu pierwszym, czyli ogólnie bardzo krótki, ale nie może być oczywiście tym dialogiem, tylko musi być to dialog jakiś wymyślony przez siebie. Oczywiście można się na nim bazować, bo tu za dużo aż tak się nie zmieni, ale spróbujcie zrobić swój. What happened to you? To będzie pierwsze pytanie i dalej robicie już po swojemu. I uwaga, ważne tutaj jest to, żebyście nagrali się. Można mówić to z pamięci, można czytać, dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebym was słyszał. Więc piszecie dialog, nagrywacie się, gdy go czytacie, na przykład z koleżanką, kolegą, mamą, tatą, bratem, kimkolwiek.
żeby to było w parze. Nawet jak rodzice nie znają angielskiego, nigdy się nie uczyli, nie martwcie się, spróbujcie. Będzie fajnie, naprawdę. Zdarzają się takie śmiechowe sytuacje. Ja też, jak próbowałem mówić w innych językach, których nigdy się nie uczyłem, to dziko wychodziło. Więc zachęcam do robienia, tak jak mówię, wszystkich zadań na plusy. Będzie jeszcze jedno zadanie, ale najpierw Language Functions, czyli kolejne zadanie egzaminacyjne. Tym razem jest to zadanie czwarte. Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi. Zapisz uzupełnione pytania w zeszycie. We have got two questions. You, I broke my arm. Jeżeli on nam tłumaczy, że złamał sobie rękę, to o co my się zapytamy? What happened to you? Co się tobie przytrafiło? Drugie. It hurts a lot. Bardzo boli. No to też coś, czy na przykład. How does it feel now? Jak teraz to odczuwasz? Że no i niestety bardzo boli. I teraz uwaga. Zadanie piąte też jest na plusa, więc już na jednej lekcji możecie dostać dwa plusy. Work as a class, get into two groups, ask and answer questions about injuries. I teraz słuchajcie, możecie zaangażować całą rodzinę, znajomych i tak dalej. Im więcej osób, tym fajniej będzie. Uczniowie z grupy A udają, że mają kontuzję, każdy inną. Uczniowie z grupy B podchodzą do uczniów z grupy A i próbują się dowiedzieć jak najwięcej o szczegółach ich kontuzji. Czyli właściwie robić taki dialog, te pytania no właściwie zostają identyczne, tylko odpowiedzi się zmieniają. Spróbujcie to zrobić. W obu przypadkach musi być to nagranie... W przypadku zadania trzeciego musi być to nagranie audio lub wideo, a w przypadku zadania piątego musi być wideo. Wiem, że nie wszyscy ogarniają takie systemy, ale polecam spróbować. Z telefonu można nawet nagrać. Możecie zresztą nagrywać filmiki i je wrzucać. Myślę, że jednak wszyscy ogarniają. Ok, so this is all for now. Next time we will be talking about Marie Curie, czyli Maria Skłodowska-Curie. Thank you very much for your attention. Wish you all the best. Be in good health and I hope you will get the best marks ever. Bye bye.